To jest poprawka w interesie osób na śmieciówkach. Rząd tak skonstruował tarczę, że bardzo wiele osób, które pracują na śmieciówkach, praktycznie nie dostało prawa do postojowego. Ponieważ żeby otrzymać postojowe, o to postojowe musi zawnioskować ten, kto na śmieciówce zatrudniał. Mamy liczne informacje o ludziach, którym ich pracodawcy nie chcą złożyć wniosku o postojowe. Bo na przykład obawiają się, że wyjdzie wtedy, że łamią prawo. Bo chcą trzymać się jak najdalej od instytucji, które mogłyby sprawdzić to, czy przypadkiem ci pracownicy nie powinni mieć normalnych umów o pracę. Efekt tego jest opłakany, bo bardzo wiele osób, które naprawdę potrzebują pomocy, naprawdę potrzebują wsparcia, tego wsparcia nie dostaje. Dlatego próbowaliśmy to zrobić w parlamencie, tam Prawo i Sprawiedliwość jeszcze się nie zorientowało, że problem jest realny. Teraz słyszę, dzisiaj czytałem także w Gazecie Prawnej, że przedstawiciele ministerstwa, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości już się zorientowali, że Lewica w tej sprawie miała rację, więc dajemy im, proszę Państwa, raz jeszcze szansę, żeby ten błąd naprawić. I tutaj w Senacie złożymy raz jeszcze poprawkę, która pozwoli osobom, które są na śmieciówkach, składać samodzielnie wniosek o postojowe, która realnie da im wsparcie państwa.